Hej, dzień dobry, dziewczyny i chłopaki. Witam się z wami dzisiaj śniadaniem, które wygląda jak obiad, ale to jest odgrzewany obiad z wczoraj, który zamienił się w dzisiejsze śniadanie. Hej, cześć, dzień dobry, dziewczyny i chłopaki. Witam się z wami kolejnego dnia. Dopiero było wczoraj powitanie, potem było pożegnanie, potem robiłam dla was film, był wieczór, noc. Oh, i mamy kolejny dzień. Dzisiejszy dzień jest po prostu taki chyba poszedł na skróty, bo rano było ciemno. Teraz jest trochę jasno, ale już się zaczyna robić dalej jakoś tak ciemnawo, więc nie wiem. Dzień i noc dwa w jednym. Ale jakby nie patrzeć, dzień za dniem, dzień za dniem. Strasznie przelatuje nam przez palce. Na pewno jak tutaj jesteście ze mną codziennie, czy co drugi dzień, to widzicie, jak to życie ucieka. Dopiero czekaliśmy na święta, teraz już będą następne. Swoją drogą w Action już oczywiście na półkach pojawiły się ozdoby wielkanocne. Nie, do tych ozdób to mnie nikt nie przekona, ja nic nie kupuję. W zasadzie nie mam żadnych ozdób, oprócz tego zająca, którego przyniosłam, no pamiętacie na pewno, ze śmietnika i on sobie czeka. I wiecie co, ja pamiętam jak go przyniosłam i tak pomyślałam, Boże, tyle jeszcze czasu do Wielkiej Nocy. Ej, ludzie, za chwilę będzie Wielkanoc, bo przecież no jak już w sklepach jest, no to i u nas zaraz się pojawi, nie? Także nie ma co, czekamy na to, na tamto, a potem to przychodzi, odchodzi. I zawsze jest tak, że na coś się bardzo czeka. To znaczy, jeśli się na coś bardzo czeka, to to jest takie, wiecie, ten czas się tak dłuży i dłuży. Ale ja lubię, jak ten czas się tak dłuży, kiedy się na coś czeka, bo ciągle jesteśmy w tym oczekiwaniu i ciągle to fajne jest przed nami. A potem jak to, co, na co się czeka, przyjdzie, to jest tak i jest po. No. A ja rano zjadłam śniadanie i pojadłam trochę pyłku. I powiem wam, że zmieniłam taktykę i chciałam wam właśnie polecić, bo tutaj stoję przed wami i trzymam taki ładny słoiczek. I w tym słoiczku mam pyłek kwiatowy, który, jak wam mówiłam, nie bardzo mi wchodzi. Ciężko mi się go pije, jest mi niedobrze, po prostu zmuszam się do tego. A dwa, ja nie wiem, czy też tak macie, ale dajcie znać. Dla mnie pyłek kwiatowy jest okropnie moczopędny. Po prostu ja jak wypiję szklankę pyłku, to ja później biegam non-stop do toalety. No tak mam. Natomiast to też dobrze, bo fajnie się ten organizm oczyszcza, nie? Tylko pamiętajcie, że jak coś jest na przykład moczopędne, to trzeba dodatkowo więcej wypić wody, ponieważ no później nam się organizm odwadnia, więc to też jest takie mylne i nie wszyscy o tym wiedzą. Natomiast jeżeli chodzi o pyłek kwiatowy, to troszeczkę się rozeznałam w temacie, troszeczkę pogadałam, popisałam z mądrzejszymi ode mnie i wiem, że ja to wiem i wszyscy to wiemy, że niestety, ale pyłek jedzony na surowo, no nie wchłania się tak dobrze jak rozpuszczony w wodzie, ale jakoś się wchłania, więc coś tam zawsze lepiej tak niż wcale. Natomiast ja sobie znalazłam taki sposób, że mogę nim sobie posypywać na przykład jakieś tam zupy, kremy, czy ogólnie do zupy wsypać kanapki, czy sobie podchodzę i po parę kuleczek sobie zjadam i potem po prostu popijam sobie wody. I przecież ta woda z tym pyłkiem gdzieś tam się na pewno spotkają, nie? Więc taki sposób wymyśliłam i rozmawiałam z jedną panią, która prowadzi pasiekę i bardzo zna się na takich produktach, jak pyłek kwiatowy na przykład, czy inne miody. I ona powiedziała, że u nich też to się tak sprawdza i oni w domu właśnie pyłek jedzą w taki sposób, że jedzą go w suchej wersji, postaci, a potem właśnie, nie, nawet nie wiem, czy oni popijają wodą, ale po prostu do zup, na kanapki, czy na surowo. I że rezultaty zauważalne są. Więc ja myślę, że po prostu to jest bardzo, bardzo fajny pomysł. Jeżeli mam tam ludzi, a wiem, że mam, którzy nie mogą wypić pyłku, to róbcie to w taki sposób, bo on jest pełen witamin, on jest pełen białka, a białko jest czymś wspaniałym, o czym na stare lata się przekonałam. A teraz mam dla was coś fajnego, coś śmiesznego, co znalazłam dzisiaj rano w internecie. Wiecie, jak to jest. Otwierasz telefon, patrzysz, która godzina, wyłączasz budzik, przywitasz się z kumpelą i oczywiście zamiast wstać i ogarniać życie, to ty machniesz parę razy jeszcze palcem w górę. Ja tak machłam dzisiaj na Instagramie i machłam aż do takiego profilu Jarek Guc. Nie wiem, czy ja go obserwuję, czy nie. Muszę aż to sprawdzić, ale zrobiłam szybciutko screena i przesłałam koleżance, ale pomyślałam, że podzielę się z wami tym wpisem, bo jest po prostu genialny i fajny, z jajem, śmieszny, no i oczywiście z przymrużeniem oka. Mam nadzieję, że nikt się tutaj nie obrazi.
Co by było, gdyby trzej królowie byli trzema królowymi? Po pierwsze, po prostu spytałyby o drogę, dotarły w porę, pomogły przy porodzie, wysprzątały stajenkę, przyniosłyby przydatne prezenty i coś do jedzenia. A co by powiedziały w drodze powrotnej? Widziałyście, jakie sandały Maryja ubrała do swojej tuniki? O, słowo ubrała, to po mojemu. Ten mały nic a nic nie jest podobny do Józefa. Jak oni mogą wytrzymać z tyloma zwierzakami? A ten ich osiołek jest już całkiem na wykończeniu. Mówią, że Józef jest bezrobotny. Chciałabym tylko wiedzieć, kiedy oddadzą nasz garnek, w którym przyniosłyśmy łazanki. No cudowne, bezbłędne i naprawdę fajne, fajne. Takie wiecie. No, bo u mnie dzisiaj święta, nie? U mnie dzisiaj święta, to znaczy ja ich jakby nie obchodzę, ale no zmuszona jestem, bo na przykład sklepy są pozamykane, nie? Boże, czekajcie, bo ktoś mi trzęsie stołem. Chyba brunczywąg spod stołu się będzie wyłaniał. Ale u nas na szczęście Żabek ci dostatek i Intermarché też jest otwarte. Dobra, chciałam wam jeszcze przeczytać co? Nic nie trzeba więcej oprócz tego, co masz. Nic nie trzeba więcej poza twoją uwagę, wytrwałość, dobro i miłość. Na tym buduj swoją przyszłość, a zobaczysz, że powstanie dom szczęścia. To jest cudowny dzień, uśmiechnij się. No, uśmiechnijmy się wszyscy, oczywiście z kalendarzem moim. Także tak ja obchodzę święta, jak ja dzisiaj obchodzę moje święta. Pospałam dłużej. Jedna rzecz mi się spierdzieliła. Jedna rzecz mi się spitoliła, chciałam powiedzieć, bo pisałam pewną pracę, którą pisałam, przepisywałam w sensie już, nie pisałam jej, tylko przepisywałam i trwało to około godziny i słuchajcie, miałam zbyt długo, wiecie, otwarty tamten cały ten i mi się strona wywaliła i wszystko, jak wysłałam, wszystko co napisałam poszło się, powiedziałabym tak dosadnie, ale nie mogę, ale wy wiecie, więc muszę to zrobić jeszcze raz. No trudno, no czasem tak bywa. Więc uśmiechnęłam się tylko i po prostu pomyślałam, bardziej mi zapadnie w pamięci. Co wam chciałam jeszcze powiedzieć? Chciałam wam powiedzieć, że w ogóle miałam dzisiaj sen. Okropny sen i ten sen troszeczkę mi spędza sen z powiek, bo ja bardzo nie lubię, jak mi się śni ksiądz. I wcale nie dlatego, że nie lubię księży, czy nie chodzę do kościoła, czy coś tam, coś tam. Nie. Wiecie co? Ja mam tak, że nie, jakoś nie przejmuję się snami. Komuś śni się ząb, komuś śni się tam, nie wiem, jakieś coś tam i zaraz jest mięso, to źle i tak dalej. U mnie te sny w ten sposób nie działają. Nie mam takich snów bardzo proroczych, że wiecie, śniło mi się mięso i coś się tam wydarzy w rodzinie, czy coś złego będzie. Natomiast jeżeli śni mi się ksiądz, to po jakimś czasie niestety, ale ktoś z naszej rodziny odchodzi. Ale to naprawdę czasami potrzeba długich, długich miesięcy i wielokrotnie tak mi się właśnie to sprawdziło. Dlatego jak mi się śni ksiądz, to ja już jestem po prostu rano bez humoru. I dzisiaj właśnie śnił mi się ksiądz, który przyszedł po kolędzie. Przyszedł po kolędzie do nas, do domu, ale do mnie i do mojej rodziny, czyli do mojej mamy, babci, mojego ojczyma i mojego brata. I wszyscy tam byliśmy. Ja leżałam w łóżku, wyszłam z tego łóżka i stałam tak po prostu z taką miną, taką złą, żeby widział, że jestem zła, bo ja sobie spałam, a on przyszedł po jakiejś kolędzie i mama zajęła moje miejsce w łóżku, ja tak stałam za tym łóżkiem i tam był też mój brat, właśnie moja babcia i mój ojczym, a jak wiecie, oprócz mojego brata wszyscy już nie żyją, wiecie, nie wiecie. I do tego był ten ksiądz w takiej krótkiej sutannie do połowy łydki i miał ubrane, założone, damskie czarne rajstopy, prześwitujące. I w zasadzie nic nie mówił, ten sen się później zmienił w inny sen, ale ja pamiętam, że ja kiedyś w senniku sprawdziłam, co znaczy jak śni się ksiądz i w tym senniku właśnie było napisane, że jest to zły sen i to może być śmierć w rodzinie. No i tak jak mówię, ten ksiądz śnił mi się chyba z rok. Naprawdę z rok. I odeszła moja babcia. A potem, i to było bardzo często, ja po prostu już nie wiedziałam, dlaczego mam takie sny z księdzem. I potem śnił mi się znowu bardzo często ksiądz. No i odeszła moja mama. Więc jak się domyślacie, to jest dla mnie najgorszy sen. No ale może po prostu dlatego, że wczoraj rozmawiałam o księdzu i może stąd się to wzięło. No tak sobie to tłumaczę, wiecie, też nie można wszystkiego jakoś tak przekładać na życie,
ale wiem, że są tacy ludzie, którzy mają sny i to takie sny, że jak śni im się na przykład zmarła mama, to zaraz jest coś, coś się dzieje. I ja znam takie osoby i to jest potwierdzone wieloma przypadkami, nie tak, że wiecie, raz i to jest przypadek, tylko za każdym razem, kiedy śni na przykład się jakaś tam zmarła osoba, to ostrzega przed czymś no niefajnym. No moja mama mi się tak śniła w Mikulicach, ona mi się śniła, już nie wiem ile to było, ale z miesiąc na pewno, noc w noc, noc w noc. Nic się takiego nie wydarzyło, strasznego, ale mogłabym podpiąć kilka sytuacji, przed którymi mogła mnie ostrzegać, chociaż myślę, że wtedy bardziej jakby była przy mnie, żeby mnie wspierać. Ale nie ukrywam, że byłam tym faktem już dosyć przerażona, też Wam o tym opowiadałam, że nie wiem o co chodzi, ale mama śni mi się każdej nocy. I to naprawdę, po prostu wiecie, nawet nie zastanawiałam się nad tym, szłam spać, nie myślałam o niej, że będzie mi się znowu śniła, a ona się w tym śnie pojawiała. I to był ten czas, kiedy już byliśmy w momencie sprzedaży mieszkania i tak dalej, ale też wtedy po drodze działy się inne różne rzeczy, więc ja sobie tłumaczę to w ten sposób, że ona po prostu była przy mnie, dawała mi znać, że wszystko będzie dobrze. No ale zawsze takie rzeczy jakoś są... no przez nas odbierane, no nie wiemy dlaczego, co się dzieje, o co chodzi. Teraz bardzo długo mi się mama nie śniła, bardzo długo i śni mi się coraz rzadziej, więc myślę, że ona już poszła gdzieś w swoją stronę, sorry, bo stoicie i ja trzęsę wami. Myślę, że poszła już dalej gdzieś, bo na początku była bardzo często w snach, a teraz właśnie coraz rzadziej, więc ona chyba już sobie w swoją stronę poszła. No a wiecie jak to jest, jak wierzycie w reinkarnację, to może za chwilę gdzieś tutaj się pojawi. No, ja mam takie jedne przypuszczenia co do pewnego członka naszej rodziny, że właściwie to on pojawił się drugi raz. Ale to tylko przypuszczenia. Wiecie co? Bardzo lubię ten kalendarz za jego formę, za jego właśnie taką łatwość w czytaniu tych cytatów, że po prostu sobie podchodzę, czytam, przerzucam, on sobie gdzieś stoi, zawsze mam go na uwadze, nigdy o nim nie zapomnę, ale jest jedna rzecz, która mnie osobiście się nie podoba. Już miałam taką refleksję podczas świąt Bożego Narodzenia, ponieważ ja lubię rzeczy, które są ponad religiami i one wtedy są dla wszystkich. A tutaj jest za duże skupienie na religii, to wiecie, okej, to nie jest nic złego dla ludzi, którzy lubią takie rzeczy, ale ja na przykład, wiecie, żebyście mnie dobrze zrozumieli, dla mnie to nie jest problem. Natomiast może to być problem dla wielu osób, bo ja sobie przeczytam dzisiaj sentencję, okej, na, no dobrze, no jest taka jaka jest, jutro będzie inna, tak? Krzywdy mi to nie robi. Natomiast... chodzi mi o to, że rzeczy ponadreligijne są dla wszystkich, są takie ogólne. I jak na przykład w kalendarzu Beaty Pawlikowskiej, pani Beaty Pawlikowskiej, chociaż ja nie lubię tak, wiecie co, ja nie lubię jak ktoś mi paniuje i to jest takie zawsze, stawia taką barierę pomiędzy ludźmi. Pani, pan, czasami niektórzy się tak bardzo oburzają, widzę w internecie, jak się do kogoś coś napisze przez ty, to jest, wiecie, nie jesteśmy na ty, okropnie nie lubię tego hasełka, okropnie nie lubię, chociaż pewnie gdzieś tam w życiu złośliwie gdzieś tam może i go zastosowałam, ale to było kiedyś. Teraz zupełnie na to inaczej patrzę, po prostu gdy ktoś do mnie pisze na kanale, to ja nigdy, nigdy nie napisałam, że nie jesteśmy na ty, nawet jakby mi napisał nie wiem jak chamski, wstrętny komentarz. A wręcz odwrotnie, zawsze jak ktoś pisze do mnie pani Aniu, to ja jakoś tak się czuję nieswoju, tak źle mi jest, jakoś tak wiecie, Boże, pani Aniu, nie, nie, zawsze zwracam uwagę na to, żeby zwracać się do mnie na ty. Zresztą jest taka niepisana umowa internetowa, że po prostu mówimy do siebie na ty w internecie i wiele firm też przeszło na takie właśnie niepaniowanie sobie, bo to naprawdę, to stwarza niepotrzebną barierę między ludźmi i jest takie, wiecie, ktoś jest panem, panią, także to już jest, no nie ma w tej relacji takiej ciepłej, bo stoi ta bariera. No dobrze, ale wracając do kalendarza, popatrzyłam sobie dzisiaj do niego i jak ktoś może mówić, że wierzy w Chrystusa, skoro nie czyni tego, co Chrystus nakazuje. I to jest takie już, wiecie, trochę ograniczenie, takie ocenianie, bo...
No dobra, nie wchodźmy w to może zbyt daleko. Natomiast ja bym w ogóle zupełnie wolała, żeby tutaj była inna, fajna, przyjemna sentencja. Także, o, 5 kwietnia też będzie. Zobaczcie, tak otworzyłam i jakby na zawołanie. Kto prawdę zaciera, Boga się zapiera. No, nie wiem, co po prostu o tym sądzicie, ale ogólnie bardzo lubię ten kalendarz, więc i tak bym go Wam polecała. No po prostu niektóre sentencje trzeba, nie są dla wszystkich, o może tak. Ale ja przyszłam tutaj, żeby Wam jeszcze polecić też coś, co nie jest dla wszystkich. Wiecie, jak to jest z tymi polecajkami. Coś się komuś sprawdza, coś komuś się nie spodoba. I to jest tak jak z opiniami w internecie. Ja w ogóle już nie biorę pod uwagę opinii żadnych sprzętów, innych, nie wiem, kosmetyków i tak dalej. No bo opinia jest... już w ogóle to nie biorę pod uwagę opinii o lekarzach, bo to już mnie totalnie po prostu zniesmacza, kiedy wchodzę i jest 600 opinii cudownych, świetnych, 5 gwiazdek na jakiegoś lekarza i wszystkie są bardzo miły, kontaktowy lekarz. Aha. Więc, ale to też Wam już mówiłam, więc no tak to wyglądają te opinie. Każdy ma swoją, każdy opiera się na swoich odczuciach, jeden lubi to, drugi lubi tamto. I myślę, że opinię trzeba sobie swoją najlepiej wyrobić samemu. Ale polecam Wam film, nie film, serial, który odkryliśmy wczoraj, miniserial na Netflixie. I to jest serial pod tytułem, skup się malinka, Już mnie nie oszukasz. Fajny, podoba mi się. Obejrzeliśmy dopiero 3 odcinki, ale no bo już było późno i wiecie, już po prostu ja już mówię, nie zaczynajmy, bo dokończymy dzisiaj wieczorem, ale najpierw pójdziemy na spacer. Natomiast jeżeli chodzi o Netflixa, to powiem Wam, co nam się tak króciutko, bo się rozgadałam, co nam się przydarzyło ostatnio. Wzięliśmy Netflixa w grudniu, obejrzeliśmy może parę dni i nagle Artur wtedy wyjechał i dzwoni do mnie, czy mogę wejść na Netflixa, bo on nie wejdzie. No ja mówię, że nie oglądałam cały dzień, ale miałam wieczorem dokończyć serial. No i wiecie, wchodzę i nic. Słuchajcie, ktoś nam ukradł Netflixa. Najpierw nam ukradł w taki sposób, że... ten Netflix był, ale zmienił po prostu, wiecie, hasło i my już nie mogliśmy wejść, a potem całkowicie z niego zrezygnował. Także zapłaciliśmy 6 dyszek i 6 dyszek było na, nie wiem, tydzień czasu? No jakoś tak. I po Netflixie, więc musieliśmy chcąc, nie chcąc wykupić kolejnego Netflixa. No na razie jest spokój, ale nie wiem, jakim cudem do tego doszło. I tak sobie myślę, że teraz jest taki właśnie... fajny świat, bo jest postęp i to jest naprawdę no, niesamowite. Jeszcze 20-30 lat temu to, co mamy teraz, te telefony, wiecie, ja się budziłam i budziła mnie babcia, bo do szkoły musiałam jechać. I czy jakiś budzik się nastawiało taki, wiecie, że tak dzwonił, aż po prostu łeb ci rozpieprzało. A teraz telefonik, muzyczka i tak dalej, no to Star Trek się oglądało i to było takie, wiecie, nie? Wow! A teraz mamy to w domu, każdy ma w ręce, w kieszeni, w torebce, ale z drugiej strony świat przez to stał się też niebezpieczny, bo wszystko nam mogło wykraść, i pieniądze, i cały dobytek. Mojego Artura kiedyś tak właśnie, ostatnio w telewizji mówili o pani, ale też o jednym, jakiś pan w innym programie był, jak właśnie dzwonili do niego, że pieniądze są, że za chwilę będzie policja dzwonić, coś tam, i do mojego Artura tak jeszcze w Mikulicach ktoś zadzwonił. Pierwszy telefon jeszcze go jakby, no nic mu nie powiedział, myślał, że faktycznie coś się dzieje, ale drugi i trzeci był za szybko i ktoś mu powiedział, zaraz zadzwoni do pana policja, i dosłownie się rozłączył i dzwoniła policja, więc to tak jakby za szybko, i Artur zaczął podejrzewać, że to jest podpucha, i faktycznie to była podpucha, więc, ale ja Wam o tym wspominałam jeszcze w Mikulicach, więc naprawdę trzeba bardzo, ale to bardzo uważać, bo świat jest teraz łatwo dostępny, ale też o wiele bardziej niebezpieczny.